Dzień dobry, Przemysław Tychmanowicz. Witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. Dzisiaj będziemy mówić o funduszach ETF, ale także i nie zabraknie tematu Allegro. A moim rozmówcą jest Dawid Bąbol, doradca inwestycyjny w domu maklerskim Beta Securities. Witam cię bardzo serdecznie. No, może sprostuję jeszcze, Beta Securities nie jest domem maklerskim. Oprócz tego, że jestem doradcą inwestycyjnym w tym miejscu, to jestem też zarządzającym funduszami Beta ETF. To jest być może jeden z głównych powodów, dla których tutaj jestem. No tak więc witam szanownych widzów przed ekranami. Mamy dobry początek, już tutaj mój rozmówca zaczął sprostować redaktora. Dawid, oczywiście ostatnie dni na warszawskiej giełdzie to przede wszystkim debiut Allegro. Ten debiut wypadł bardzo okazale, wczoraj bardzo mocne wzrosty, dzisiaj one są kontynuowane, ale debiut Allegro to także ważne wydarzenie z perspektywy właśnie funduszy ETF. Jaki faktycznie wpływ będzie miał Allegro na fundusze ETF, w tym właśnie na fundusze ETF, które są zarządzane przez Waszą firmę? To znaczy oczywiście wszystko zależy od tego, o jakich funduszach ETF, na które indeksy mówimy, bo jeżeli mówimy o właśnie funduszach na WIG20, w tym zarządzanym przez nas Beta ETF, no i funduszu Lixora na WIG20, to te zmiany, które nastąpią w indeksach, odbędą się w tą środę, czyli dokładnie jutro. Natomiast w pozostałych indeksach typu FTSE czy MSCI te zmiany będą miały miejsce nieco później. W przypadku FTSE będziemy widzieć ruchy na giełdzie w ten piątek, natomiast w przypadku MSCI te ruchy powinniśmy zobaczyć w przyszły piątek. Jeszcze czekamy na decyzję z S&P, ale na pewno w najbliższych dniach decyzja o tym, że Allegro takim trybem nadzwyczajnym wejdzie do indeksów S&P na pewno nastąpi. Jeśli chodzi o WIG20, tak, i te zmiany, które nadejdą w środę, no, fundusze, czy to nasz, czy fundusz Lixora, one nie mają jeszcze na tyle dużych aktywów, żeby mogły w jakiś poważny sposób wpłynąć na rynek, wpłynąć na kurs notowań Allegro. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe indeksy, przede wszystkim tutaj indeksy MSCI, no to możemy zobaczyć pewne zmiany, duży popyt w przyszły piątek, no, ponieważ tutaj mamy dwa fundusze ETF o łącznych aktywach około miliarda złotych, więc tutaj ten wpływ może być już widoczny. Do tych roszad globalnych jeszcze za chwilę wrócimy, natomiast chciałbym jeszcze popytać się o jakby nasze lokalne podwórko. Jak od strony technicznej będzie wyglądało Wasze dopasowanie tej nadzwyczajnej korekty indeksu? Czy dla Was to jest po prostu techniczny zabieg, czy może będzie się wiązał z jakimiś szczególnymi działaniami? Bo jednak Allegro też będzie miało spory udział w indeksie WIG20. Tak, tak. Jeżeli popatrzymy na wczorajsze ceny zamknięcia, to my na swoim Twitterze pokazaliśmy mniej więcej, jaki udział w tym momencie miałoby Allegro w WIG20, około 11%, więc rzeczywiście będzie to duży udział Allegro. Teraz widzimy, że dzisiaj kurs cały czas idzie w górę, więc tak naprawdę ten udział w indeksie WIG20 w środę na zamknięciu będzie jeszcze większy. Technicznie generalnie, jeśli chodzi o zarządzanie indeksowe, to wygląda na takiej zasadzie, że co prawda Allegro wchodzi do indeksu dopiero w czwartek, tak? O czwartku rano struktura indeksu zawiera w sobie Allegro, natomiast zarządzając funduszem indeksowym, my swoją strukturę właśnie musimy dostosowywać do jutrzejszej struktury indeksu, czyli my właśnie te transakcje powinniśmy zawrzeć w środę, najlepiej w środę na zamknięciu, bo właśnie po takich cenach będzie Allegro wchodziło do indeksu WIG20, więc patrząc na płynność naszego funduszu czy funduszu Lixora, nie powinniśmy oczekiwać zbyt dużych trudności z zakupem spółki Allegro, no, patrząc tym bardziej na te obroty, które mieliśmy wczoraj, no dzisiaj będą pewnie niższe te obroty, natomiast i tak wystarczające zdecydowanie do tego, żeby zawrzeć te transakcje w końcowej fazie sesji zapewne, bo dzięki temu jakby możemy się spodziewać najmniejszego błędu odwzorowania wyników indeksu WIG20 przez nasze fundusze. No, chyba tyle. No, po prostu spodziewajmy się, że fundusze indeksowe będą właśnie w końcowej fazie sesji w środę zawierać transakcje.
Oczywiście Allegro awansuje do WIG 20, ale z WIG-u 20 wypada MWIG 40. W tym indeksie też dojdzie do przetasowań. Wy macie fundusz na MWIG 40. Czy z Waszej perspektywy trudniej będzie właśnie dopasować się do tych zmian w MWIG-u 40 niż do tego w WIG-u 20? No tak, jak przeprowadziliśmy sobie analizy, to właśnie widzimy, że, ale to nie od dziś, większy problem jest właśnie z funduszem na MWIG 40, problem z płynnością na niektórych składnikach. Natomiast no, ta zmiana nie jest aż tak duża jak w WIG-u 20, bo do MWIG-u wejdzie spółka, która będzie miała około 4% udziału, wyjdzie spółka, która bodajże ma poniżej procenta udziału, więc te zmiany nie będą aż tak duże. Tak naprawdę sprzedamy spółkę VRG całą z portfela. Czy to się będzie odbywało akurat tego samego dnia, czy parę dni przed, znaczy parę dni, no, czy dzisiaj na przykład, czy w czwartek, to, czy piątek i tak dalej, to zobaczymy, to wszystko kwestia płynności. Właśnie widzimy, że ze spółką VRG może być problem, bo tutaj płynność w stosunku do tego, ile trzeba będzie sprzedać, jest rzeczywiście nieco niższa. Natomiast wydaje się, że na pozostałych składnikach mimo wszystko jakichś większych trudności nie powinniśmy mieć, więc zobaczymy, na ile pozwolą nam warunki rynkowe zawierać transakcje tak modelowo, czyli właśnie w środę w końcowej fazie sesji. I jeżeli pozwolą, to będziemy wtedy działać, jeżeli nie, to będziemy rozbijać transakcje na kilka dni. Jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy wrócili do tego tematu globalnego i też zmian w globalnych indeksach, które będą miały wpływ na nasz rynek w związku właśnie z awansem Allegro do WIG 20. Czy to jest tak, że inwestorzy powinni czekać na to, aż właśnie Allegro wejdzie do WIG 20, licząc na to, że pojawi się popyt ze strony funduszy i kiedy on właściwie się może się pojawić? Bo pamiętam, przy reklasyfikacji Polski te największe zmiany dochodziły właśnie w dniu, kiedy Polska była jeszcze rynkiem rozwijającym się, a następnego dnia była już rynkiem rozwiniętym. Czy teraz też będzie takie czekanie do ostatniej chwili? No, to trudno powiedzieć. Tak naprawdę ja bym nazwał taki popyt od funduszy indeksowych popytem takim szczególnym, szczegółowym, dotyczącym pojedynczych papierów. Natomiast generalnie jakby cały rynek działa na podstawie popytu takiego globalnego, więc jeżeli załóżmy, że do tego czasu indeksy będą spadać na przykład, to myślę, że jakby też ciężko będzie utrzymać ten kurs Allegro na tym poziomie. No, aczkolwiek oczywiście to ciężko powiedzieć, jaki będzie dokładny wpływ. Natomiast mogę powiedzieć, że ten popyt taki szczególny w konkretnym dniu, to rzeczywiście może być widoczny na przestrzeni całej sesji, czyli możemy się spodziewać, że w tej dalszej fazie sesji kurs Allegro będzie rósł. Natomiast czy on wystartuje w tym dniu z pułapu wysokiego czy nie, to już myślę, że kwestia jest takiego bardziej globalnego popytu na tą spółkę. Ale chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali trochę o Waszej firmie, o Waszych produktach. Mamy na warszawskiej giełdzie kilka Waszych funduszy. Czy Wy w Waszym modelu biznesowym, patrząc na Wasz model biznesowy, te fundusze spełniły swoją rolę, czy może mieliście trochę ambitniejsze cele? Znaczy, no na pewno myślę, że mogę powiedzieć, że każdy ma te oczekiwania zawsze wyższe niż możliwości, czy to, co się wydarza w rzeczywistości, więc jakby nasze oczekiwania były pewnie większe co do aktywów pod zarządzaniem na ten moment. Szczególnie dotyczy to funduszu na WIG 20 właśnie, bo patrząc na kapitalizację w akcji w wolnym obrocie, czyli tą kapitalizację free float, to indeks WIG 20 jest 3 razy większy mniej więcej od indeksu MWIG 40. No i myśleliśmy, że mniej więcej te proporcje będą zachowane, natomiast jest zupełnie odwrotnie. To właśnie fundusz na MWIG 40 jest 3 razy większy od tego na WIG 20. Oczywiście jest to pewnie pokłosie no, historycznych wyników indeksu WIG 20 TR w stosunku do indeksu MWIG 40 TR, no i tego, że indeks WIG 20 był historyczny, jest cały czas przeważony w stronę spółek Skarbu Państwa, które wiadomo nie cieszą się uznaniem inwestorów. Natomiast właśnie patrząc właśnie na ten przypadek Allegro, ja myślę, że jeżeli inwestujemy w perspektywie emerytalnej, czyli w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to możemy się spodziewać, że z biegiem czasu właśnie będzie się pojawiać na rynku coraz więcej takich spółek prywatnych, dużych spółek prywatnych, które będą wchodzić do tego indeksu WIG 20, natomiast te spółki słabiej prezentujące się, czyli potencjalnie spółki Skarbu Państwa,
no, będą z tego indeksu wypadać, bo będą miały większych konkurentów, więc być może w przyszłości będzie tak, że to indeks WIG20 będzie bardziej ciekawy niż indeks MWIG40, bo właśnie w tym MWIG40 wtedy będą te spółki Skarbu Państwa, więc my patrzymy tak, jak powinna patrzeć większość naszych inwestorów, czyli długoterminowo. Mamy nadzieję, że właśnie, że ten indeks WIG20 będzie ciekawszy z biegiem czasu, MWIG40 nie straci na swojej ciekawości, inwestorzy systematycznie będą wpłacać swoje środki do tych funduszy. No już tutaj oprócz tych dwóch funduszy, na WIG20 i MWIG40, mamy jeszcze fundusze takie spekulacyjne bardziej, gdzie zalecamy jednodniowy horyzont inwestycyjny, to są fundusze na WIG20 LEV, czyli fundusz z WIG-nią w stosunku do WIG20 i WIG20 SHORT, który ma ujemną dźwignię finansową w stosunku do WIG20, a tak jak mówię, to są zupełnie inne fundusze i tutaj jakby nie oczekujemy dużych aktywów, tu oczekujemy dużego obrotu i szczególnie w tych okresach dużej zmienności na rynku widzieliśmy ogromny wzrost właśnie obrotów na tych funduszach, czego oczekiwaliśmy w sumie, jeśli chodzi właśnie o te fundusze. Jak generalnie oceniasz kulturę inwestowania pasywnego w Polsce? Czy w ogóle w Polsce można mówić o takiej kulturze właśnie pasywnego inwestowania? Czy ona dopiero się rodzi? Czy myślę, że już się narodziła i powoli cały czas ona rośnie. Rośnie świadomość inwestorów, że takie produkty istnieją. Ja myślę, że to coraz częściej właśnie na blogach finansowych, do których pewnie inwestorzy sięgają. Często możemy właśnie znaleźć informacje o funduszach typu ETF, o jakiejś pasywnej rewolucji, o tym, że to jest fajny sposób na lokowanie swoich oszczędności, szczególnie patrząc w dłuższym terminie. I wydaje się, że jakby ta świadomość rośnie i będzie rosła. Na razie, jeśli chodzi o polskich inwestorów, to ona nie jest oczywiście duża, jeżeli popatrzymy szerzej na świat. Natomiast no, słysząc od różnych domów maklerskich, wiemy, że to zainteresowanie w czasie pandemii, tego załamania na rynku znacząco wzrosło. Obroty sięgnęły, zwiększyły się o 10 nawet, 10 razy, 10-krotnie, więc jeśli chodzi akurat o fundusze zagraniczne, na naszych funduszach też zauważyliśmy wzrost kilkukrotny, więc myślimy, że rzeczywiście inwestorzy coraz bardziej dostrzegają te produkty, no i mamy nadzieję, że my zwiększając tą paletę produktów, będziemy zachęcać inwestorów nie tylko do inwestowania w ETF-y zagraniczne, notowane na zagranicznych rynkach, ale również te polskie ETF-y, czy proponowane, czy tworzone przez Agio Funds we współpracy z Beta Securities. Wspomniałeś o potencjalnie nowych produktach, więc muszę Ciebie oczywiście zapytać, co szykujecie jeszcze dla inwestorów i kiedy one mogą się pojawić? No. Inwestorzy cały czas pytają o to, jakie produkty będziemy proponować. Niestety to jest długotrwały proces musimy troszeczkę się być bardziej cierpliwi, czyli inwestorzy muszą być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o nowe produkty. Obecnie procedujemy przed KNF-em trzy fundusze ETF, dwa na zagraniczne indeksy akcyjne, z tym, że te fundusze będą zabezpieczone walutowo do złotówki. Natomiast trzeci fundusz będzie opierał się o indeks akcyjny polski. W planach oczywiście mamy wprowadzenie innych produktów, również z innych klas aktywów, bo oczywiście właśnie chcemy jakby zapewnić inwestorom w miarę dobrą paletę rozwiązań na polskiej giełdzie. Natomiast to tak jak mówię, to jest długotrwały proces. Jeśli chodzi o czas, kiedy tych dwóch funduszy akcyjnych zagranicznych możemy się spodziewać, to być może uda nam się jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, to na pewno jest to pierwszy kwartał 2021. Przynajmniej mamy nadzieję, że będzie to, że KNF ostatecznie zatwierdzi prospekty na te dwa fundusze. Jeśli chodzi o ten akcyjny polski, to myślę, że można zakładać, że gdzieś drugi kwartał, być może trzeci, pojawi się taki fundusz na giełdzie. Od razu dopytam, akcyjny polski, no to brakuje chyba SWIG-80. Dobry kierunek?
No niestety nie mogę odpowiadać na takie pytania, bo no, to jest jeszcze za wczesny etap, żeby o tym mówić. Nie chcemy, żeby KNF nas słyszał i mówił, że my się chwalimy czymś, czego jeszcze nie ma, czego nam nie zatwierdził. No, jeśli chodzi o SWIG 80, to ja nawet na łamach parkietu pisałem dwa artykuły o tego typu, o wyzwaniach stojących przed tego typu funduszem. No, wyzwaniem wielkim jest płynność, no i tutaj trzeba na pewno sprawdzić, czy jest możliwe w ogóle otworzenie ETF-a na taki indeks przy założeniu, że będziemy mogli ograniczać jakby kreację i umorzenia, zapisy inwestorów na kreację i umorzenia certyfikatów, bo w jednego dnia nie będziemy w stanie obsłużyć zapisów na więcej niż kilka milionów złotych, patrząc na obecną płynność SWIG 80 i jest to duże wyzwanie, czy w ogóle takie coś jest możliwe. Jeżeli tego nie przejdziemy, no to na razie będziemy musieli się wstrzymać z takim funduszem. Natomiast my współpracujemy też z GPW, z KNF-em, z Ministerstwem Finansów nad tym, żeby zmieniać trochę te regulacje dotyczące ETF-ów i właśnie my jako chyba najbardziej doświadczony podmiot na rynku, a na pewno jeśli chodzi o polski rynek, jeśli chodzi o ETF-y, no będziemy chcieli zwrócić uwagę na pewne rzeczy i tak w taki sposób, abyśmy właśnie mogli donieść te rozwiązania, dać te rozwiązania naszym inwestorom i w przyszłości myślę, że taki fundusz właśnie na SWIG 80 się pojawi. Rozumiem, że też nie zdradzisz, czy zagraniczne indeksy to na przykład S&P 500 i DAX? No, też nie zdradzę, ale to są na pewno bardzo popularne indeksy i właśnie jak tylko dostaniemy zgodę KNF-u, mam nadzieję, że to nie, będzie niedługo, to wszyscy się dowiedzą o tym, jakie to będą indeksy. Natomiast my myślę, że inwestorzy będą zadowoleni z tych dwóch indeksów ETF-ów. Dawid, to ostatnie pytanie. Rynek ETF-ów bardzo mocno się rozwinął na świecie, cieszy się dużą popularnością. U nas jesteśmy na takim chyba jeszcze stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Czy myślisz, że dogonimy rynki zachodnie? Ile nam to czasu zajmie? Kilkanaście lat? To jest bardzo trudne pytanie. To, no, słuchajcie, my w swojej pracy nie robimy takich prognoz daleko do przodu. My bardziej patrzymy na indeksy i do nich się dostosowujemy. Natomiast no, to nie sądzę, żeby to było kilka czy nawet kilkanaście lat. To chyba musi dłuższy czas upłynąć, no chyba, że jakieś zmiany systemowe by narzuciły pewien obowiązek inwestowania w tego typu produkty lub być może jakoś zachęciły inwestorów do inwestowania w takie produkty, to wtedy kto wie, to wtedy jest oczywiście możliwe, że ta pasywna rewolucja nadejdzie do nas szybciej, natomiast no, trudno powiedzieć i trudno jakby oczekiwać, trudno antycypować, jakie zmiany zajdą w najbliższej przyszłości. Dawid, tak jak powiedziałem, to było ostatnie pytanie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Moim rozmówcą był Dawid Bąbol, doradca inwestycyjny i zarządzający funduszami w Beta Securities. Beta Securities, który nie jest jeszcze domem maklerskim. Jeszcze raz wielkie dzięki, a na kolejny program. Trzymamy kciuki. Zapraszam na kolejny program prosto z parkietu jutro godzina 12.